Synu, gdzie ty idziesz? Do szkoły. Do szkoły idziesz. No tak, faktycznie. Z lekcjami pod pachą. A gdzie masz plecak? Chciałem włożyć teraz aparat na górze. Bierze mi wczoraj prawie spadł, w połowie go złapałem. Sturlał się z dachu. Już go w połowie złapałem. Jeszcze z samego rana spotkanie z Tomkiem. Tomek, pokaż efekty ostatniej działalności. Czekaj, nie wiem, czy będzie widać. Tak, Tomek? Nie wiem, czy jest widać, ale cała jest ręka opuchnięta. Mocno, ręka się trzęsie. Ale nie po weekendzie. No nie. Tylko po czym, Tomek? Po meczu wspaniałym. Po meczu, niestety. Który zakończyłeś kartką? Czerwoną. Znaczy dwa razy żółta. Dwa razy żółta. Na to jest znaczenie. Odprowadziłem Tomka na przystanek, pojechał do pracy. Dzisiaj będę się leczył po wczorajszej komunii. I tutaj mam, nawet mam dwie cytrynki. O, jedna i druga. Zobacz jak kot złapał ptaka przed chwilą. Gdzie on z nim poleciał? Tam jest. Zobacz, jak gołębia złapał. Skubany. Idę do domu i kogo ja tam widzę? Zobaczymy, czy będzie mnie widział. Co tu robisz? Kosze trafił. A to jest. Który? Dlaczego? Jest to takie trochę śmieszne. Przed chwilą mi Damian powiedział o tym. Jeja, w ogóle mi się dzieje z mikrofonem. Wejście słuchawkowe. Patrz, teraz będzie lepiej. Lewy głośnik tylko działa. Ach, niedobrze. Kurczę. Niedobrze się dzieje. Dobra, słuchaj, tylko lewy. Jak Damian powiedział, że tutaj ten pas musi zostawić, dlatego że ten pas, nie wiem tam ile jest, 2 metry, jest miasta. A ten teren należy do spółdzielni, nie? I to musi zostawić, no tak. No bo przecież. No tak, no musi zostawić to. Byś wziął i tamto. Tą ziemię i co? A tak, te kwiatki się nazywają? Bratki. Kwiatki, bratki. Dobra, żeby nie rozwalił tego. Czego się uczysz? Wiersza? Uczyłem. Uczyłeś? Zobacz, czytać. Dziadek Franka wybiera. A co to jest? Matematyka. To jest matematykę. Robisz teraz? Za tydzień komunia. Cieszysz się? Nie możesz się już doczekać? I będziemy mieć w tym samym lokalu, co Mateusz? Nie. No w tym samym, tylko znaczy w tym samym miejscu, tylko troszeczkę w innym lokalu, no obok. W innym pokoju. W innym pokoju, o, powiedzmy, tak. A ja w ogóle wczoraj na meczu przewróciłem się, tutaj mi strób, krew leciała i w ogóle spodnie całe pobrudziłem. Znaczy no nie całe, na kolanie. Nie chcę się to zagoić. Przywitaj się z wujkiem. Piątkę musimy przybić. Co? Zadzia ma rękę. A zagrasz z wujkiem FIFA? Właśnie po to przyszedłem. No przyszedłeś po to? No to grajcie. Gramy, no. Daj mi pada. A będziesz mi sterował ludzikiem? Ja będę tylko strzelał? Bo nie mogę nic trzymać tą ręką. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Masz wygraną w kieszeni. No. Gdzie teraz? Teraz się uda. Ale jak wskoczysz na czwarte piętro, do góry, do domu, zobaczymy, jak ci pójdzie. Bo właśnie. Bo wskoczyć to łatwo, żeby wejść. A wskoczysz, a tutaj wskoczysz, czy nie? Wskoczę. Tylko żeby się nie potknął. Może się potknąć, trudno. Nie, za nisko podskakujesz. Nie! A, to było dobre. Bo ja tak nie mogę wciąż wskoczyć. Nie, to był głupi pomysł, bo to... Skoczył do mhm. Ale boję się na razie. Idziemy z Tomkiem na izbę przyjęć. Że długo będziesz siedział? Tomek mnie odprowadza mnie do samochodu, bo tyle co jest ludzi w poczekalni,
na SOR-ze, to po prostu masakra. Czas przewidywania? Do 4 godzin. A, ty możesz do 4 godzin, właśnie, do 4 godzin, dlatego że tutaj na tym, na izbie przyjęć są trzy kolory, tak? Trzy kolory oznaczeń. No, żółty, czerwony i zielony. Tak, czerwony to znaczy, że przyjmowana jest dana osoba od razu, natychmiast. Żółty, pilne, do 60 minut. Zamówiłeś sobie? Da. Co? Co zamówiłeś? Co? Co zamówiłeś? Rollo! Kebaba? Zamknąłem drzwi. Będzie otwórz. Wczoraj była komunia, to nie dokończyłem wątku właśnie przez ten sprzęcik. Miłość sobie skakał. A mówiłem o rodzicach. I wczoraj bardzo fajnie, naprawdę. Tylko nie nagrywałem, tak, komunii, bo jakby imprezowaliśmy. I wiesz co, bardzo fajnie, bo moi rodzice się spotkali. Moi rodzice, jak miałem 14-16 lat, to się rozwiedli, rozwodzili. Bo to trwało razem 3 lata. I bardzo to przeżyłem, ale tutaj w ogóle to było fenomenalnie. Żartowali sobie, robili jaja. A jak był nasz ślub, czyli mój i Kasi, czyli to było chyba 15 lat temu, tak? Nie wiem, ile mamy, chyba 15 lat. Chyba, no dobra. To nie miałem pewności, czy oni będą się dogadywać, czy nie będzie jakiejś awantury, wiesz, kłótni. No różnie to bywa. Wszystko genialne. A wczoraj w ogóle, jak sobie rozmawialiśmy, taki jeszcze był luz, że naprawdę to rewelacyjnie. Bardzo fajnie wspominam, ale właśnie to, jak już nikogo nie było. My zostaliśmy na HF 5 osób, sama piątka i sobie pogadaliśmy. Nie. Zawiozłem Tomka do szpitala. No i... Zawiozłem Tomka do szpitala i dostaje się takie opaski. Kategoryzacja, czy jesteś bardzo mocno, musi być od razu przyjęty, czy może poczekać sobie. No i było taki dwóch gości pijany. Jeden miał rozwaloną rękę, krew mu leciała. Z budowy, jakby wrócili. I teraz Tomek dzwoni, że po prostu od razu byli przyjęci. Mówi Tomek, trzeba było się nawalić i przyjechać. Byłby poza kolejnością obsłużony. Dobry kraw. Wczoraj na przykład ze swoim tatą rozmawiałem i ja mu to mówiłem wielokrotnie, że ja... Ale to nie jest tak, że... Tata... Nowe jedzenie. Nie, tata... Co? Nie, nowy ja... Nie, nowa fryzura, nowy ja. Wczoraj jak rozmawialiśmy, to mój tata, czy rozmawialiśmy w ogóle z rodzicami, ja mówiłem jakieś swoje odczucia, jak teraz odbieram, nie wiem, czy kwestie wychowywania, to jeżeli chodzi o mojego tatę, on był, tak, wiesz, taki ojciec typu twardego, ale to też, wiesz, kiedyś było inaczej i teraz jest inaczej i za 20 lat też będzie inaczej. I ja to powiedziałem, ja w ogóle do nich nie mam żadnych pretensji, bo nie mam, no nie? To tak jakby mi chłopaki by mnie rozliczali za 20 lat. Ale mój tata na przykład był twardy, czyli... I on był, też tak mi powiedział, był wychowywany twardo, czyli twardą ręką. I ja nie byłem przez niego... Ja na przykład Miłosza przytulam często. Często, chociaż kiedyś mówiłem codziennie, kocham. No nie, zerkam sobie tutaj w lusterko. Kiedyś mówiłem codziennie, że kocham, no nie? Że kocham was. Teraz już chyba troszeczkę rzadziej, ale przytulam bardzo często. Jakby zupełnie jestem innym ojcem niż to jak nas kochasz. No? To kup kochasz, nam coś. To kup mi. No wiedziałem. Za 2500 pogo. 27. Mamy drugiego skoczka. No i jak sobie radzisz? Ciężko. Wczoraj na komunii Mateusza i Martynę to tylko po 2 razy. A dobrze, że wziąłem to na komunię, co? Fajnie. Miłość katuje FIFA i gra dziewczynami. Bo to jest jakaś historia, tak? Bo to jest jakaś historia? Jakby film. Próbuję zmusić się, bardzo mi ciężko, próbuję się zmusić do obejrzenia jednego z tych filmików. Jestem na 10 minucie, po raz kolejny gościa, który mówi mi, jak ja wypiłem kilka łyków, on wylądował w szpitalu, bo pił litr dziennie, mówi litr dziennie pił i przez to wylądował. I nie nagra filmu o energetykach, tylko nagra o mnie, kiedy ja robię film prospołecznie i pokazuję. Dobra, nieważne. Mówi też o tym, że aluminium, że... Może tak jest, nie wiem, że picie z puszek z aluminium też szkodzi, ale wiesz, to wszystko szkodzi praktycznie. Czego byśmy się nie tknęli, to generalnie jest tak, że wszystko nam będzie szkodziło. Kupię sobie łososia, to zawsze się znajdzie coś,
co będzie przeszkadzało, bo w łososiach jest coś tam złego. Praktycznie chyba we wszystkich rzeczach, tak mi się wydaje. Zawsze się znajdzie jakieś gdzieś tam zawsze minusy. Próbuję oglądać. Ciężko mi jest, normalnie uwierz mi, że jest mi po prostu mega ciężko przełknąć to.